Witam serdecznie na kanale Iwi Tarot. Cześć, Iwi się kłania. Słuchajcie, pierwszy raz faktycznie robię tutaj czytanie na moim kanale dla singli. Będzie to czytanie na czas letni do września. Zrobimy. Zobaczymy, co tutaj do Was przychodzi. Są dwie grupy kart. To jest pierwsza, druga. Wybierzcie sobie jedną z nich, ok? Oczywiście na koniec każdego czytania będzie przesłanie anielskie. Zadajcie sobie pytanie takie już teraz w głowie. Przyjdzie odpowiedź z tych kart dla Was. A tymczasem zaczynamy. Tą talię odłożę sobie na bok i zaczynamy. Dla jedyneczek. Zobaczmy, co tutaj do Was przychodzi. Do końca września 2023 roku. Co dla singli? Co dla Was, moi drodzy? Sama jestem ciekawa Waszej reakcji. No ale dobra. Zobaczymy, co będzie się działo tutaj u Was. Oczywiście to są czytania ogólne, tak? Sobie ułożę. Zaraz przeczytam. Dopowiem. Zobaczymy. Tutaj mam, zobaczcie, pod spodem talii wyszła rycerz kielichów, dwójka denarów i królowa buław. No, mam wrażenie, że przyjdzie do ciebie propozycja jakaś. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, tutaj sobie należałoby energię odwracać, albo wiele propozycji. Zależeć będzie od ciebie, co z tą propozycją zrobisz. Być może będziesz miał, czy będziesz miała wiele tych propozycji od płci przeciwnej, a może i nieprzeciwnej. W każdym razie, no. Poznasz kogoś, już tak czuję przez kości, ale zobaczymy. Sytuacja wyjściowa na tą chwilę. Mamy śmierć. Śmierć, moi drodzy, czyli co? Może jesteś, dopiero ktoś od ciebie odszedł, albo ty odeszłaś. Wewnętrzna transformacja. Tutaj się coś nagle zakończyło u ciebie. Zaraz od razu sobie dopowiemy, dlaczego śmierć wyszła. O co chodzi z tą śmiercią? U jedyneczki do września. Dlaczego wyszła śmierć? Ciekawe, no wiecie, no nie spodziewałam się. No tutaj widzę rozstanie z kimś, albo tutaj jesteś po rozwodzie, albo byłaś, czy byłeś z kimś, no tutaj jesteś na etapie jakby odpoczynku. Chcesz jakby odizolować się od tych negatywów. To nagle do ciebie przyszło, nagle nieoczekiwanie. Może ktoś wyjechał i już się nie odzywa. Lub ktoś po prostu ci SMS-a wysłał, że już po prostu nie chcę z tobą być. Albo ty. Więc tutaj sobie należałoby tę energię odwracać. Przyczyny problemu. No kłótnia. Pokłóciłeś się, czy pokłóciła się z osobą, na której ci zależy. O coś, o kogoś. Zobaczmy. Być może tu był trójkąt. Hmm.
Zobaczcie, dlaczego myślę, że trójkąt. Mamy piątkę buław, mamy dwie pary rąk, kobiece i kobiety i mężczyzn, ale jest tu jeszcze jedna dłoń, czyli ktoś wszedł pomiędzy was, pomiędzy ciebie a partnera czy partnerkę. Właśnie dlatego myślę, że tutaj coś mogło się wylać. Piątka była. Dlaczego piątka była? Sąd ostateczny. To są te wyzwania, są te decyzje. Nagłe rozstanie. Być może chodzi o sprawę sądową. Być może o rozwód. No ale single. No przecież możesz być teraz tym singlem, ale wcześniej niekoniecznie, prawda? No dobra, co dalej? Co przeszkadza, by znaleźć nową osobę? Piątka mieczy. Strasznie ciężkie te energie tutaj są. No widzę ewidentnie relacje po jakichś przejściach. Jesteś osoba, która wybrała jedynkę i jest po rozstaniu. Dopiero co? Tutaj jest jakaś kłótnia. Właściwie to się widzę tak, jakbyś pokłócił się, czy pokłóciła w zasadzie o nic. Taka wojna bez wygranych, bez przegranych. Takie szukanie dziury w całym, w jakiejś sytuacji. O co tutaj chodzi z tymi piątka mieczy? No. Co ci nie służy? Właśnie takie energie nie służy. No zobaczmy. Rycerz mieczy. No kurczę. No, pokłóciliśmy. No kłótnie, ewidentnie kłótnie. I to grube kłótnie, mocne. Przez internet nawet pewnie. Tutaj wiara. Jakaś relacja. Małżeństwo, nie wiem, rozstanie? Nie służy wam rozstanie. Te kłótnie, no dobra. Co wam pomoże? Król buław, czyli mężczyzna. Jeżeli jesteś kobietą, to myślę, że może spotkasz kogoś takiego, starszego od siebie, tak by zapomnieć o tych kłótniach, o relacji, z której dopiero co wyszłaś. To jest ktoś przystojny, ktoś, kto przyciąga uwagę, ktoś muskularny, seksowny, jeżeli nie chodzi o mężczyznę, to myślę, że tutaj chodzi o osobę, która ogląda ten film, czyli o kogoś w tej karcie. Ty jesteś przystojny, ty jesteś kimś, za kim kobiety się oglądają. I o co chodzi z tym królem buław? O co chodzi z królem buław? Co pomoże? Piątka kielichów. Mam wrażenie, że tutaj widzę osobę tęskniącą za kimś, kto odszedł, tak? Albo myślisz jeszcze o sobie, o tym partnerze czy partnerce. Nie umiesz sobie wybić tej osoby z głowy jeszcze.
Tu widzę kobietę po rozwodzie. Zimną. I tutaj właśnie widzę, że jeżeli jesteś tą kobietą, tęsknisz za tym mężczyzną, a jeżeli jesteś mężczyzną, to tęsknisz za tą swoją drugą połową. Tak naprawdę to jeszcze mentalnie nie odszedłeś, czy nie odeszłaś od osoby, z którą się właśnie rozstałeś, czy rozstałaś. Co jest nieuniknione w tej sytuacji? Koło fortuny. Możesz kogoś poznać z przeznaczenia. W ogóle mam wrażenie, że to, co tutaj się dzieje, to jakaś karma, słuchajcie. Karma, czyli coś z przeznaczenia. To miało się wydarzyć. Ta sytuacja miała zaistnieć, czy ci się podoba, czy nie. To po prostu samo jakby z czegoś wyszło. Zupełnie. To tak jakbyś nie miał intencji, czy nie miała intencji, by się z kimś rozstawać, ale to tak poszło poza tobą. I co tutaj ci pomoże? Co tutaj jest nieuniknione? To koło fortuny. To tak jakbyś miała kogoś, czy miał teraz kogoś poznać w tym czasie. Kogoś w sytuacji naprawdę takiej, gdzie idziesz ulicą i ktoś cię popchnie ramieniem no i wasze spojrzenia mogą się skrzyżować i no już gotowe. A może możecie się spotkać w pociągu. Też taka sytuacja na jakimś wyjeździe. No naprawdę różnie. Ta osoba może być kimś, kto lubi się przemieszczać, lubi nowe towarzystwo, roześmiana, jest nieodgadniona, więc to jest. Dlaczego koło fortuny? Koło fortuny. Dla jedyneczek, dlaczego koło fortuny? Bo świat. Zobaczcie, kończy się cykl i zaczyna nowy. Świat mówi o zakończeniu pewnego etapu w życiu, tak? Zostawiasz coś za grubą linią, oddzielasz i tego nie ma. Kroczysz naprzód, właściwie tworząc nową historię, własną historię, zupełnie tak jakby to, co było, już po prostu nie miało jakby wpływu na to, co zrobisz teraz. Dlaczego świat? Świat, dlaczego świat? To wielkie arkana wszystko. I zobaczcie, kolejne. Gwiazda. Mam wrażenie, że teraz dopiero możesz kogoś spotkać do związku długoletniego, takiego, gdzie poczujesz, że żyjesz, poczujesz się uskrzydlony czy uskrzydlona. Będziecie jakby spełniać swoje oczekiwania. Poczujesz się, jakbyś złapał Pana Boga za nogi. No, będziesz pod ochroną, będziesz naprawdę to, co się wydarzy do września, będzie miało, tak miało się zdarzyć, to miało zaistnieć w twoim życiu i w zasadzie twoje jakby nadzieje na to, by kogoś spotkać, rzeczywiście tak się stanie. Co tutaj mamy w wyniku? Siódemka denarów. Musisz trochę poczekać. Musisz trochę poczekać. Czyli to już tak, może ktoś ciebie ma na oku, może kogoś masz ty na oku, albo już z kimś rozmawiałeś. Rozmawiałaś.
ktoś się nagle odezwie do ciebie. Zobaczymy, dlaczego siódemka denarów. Siódemka denarów. Siódemka była. No, ja bym powiedziała, nie broń się przed przeznaczeniem. Taka tutaj rada jest. Ale jeszcze siódemka była. Dlaczego siódemka była? No. Dwie karty mi już wyskoczyły. Nie broń się przed królem kielichów. Siódemka. I trzecia siódemka. Siódemka mieczy. To jest takie kombinuj. Nie broń się. Myślę, że będzie. Otrzymasz to, czego pragniesz. Tylko musisz jakby losowi pomóc. Ciekawe. Może ktoś być nieśmiały w stosunku do ciebie. A może będzie ktoś, kto przyjdzie z pomocą, byś przyjął czy przyjęła tą pomocną dłoń, może na jakiejś imprezie kogoś spotka, że będziesz nieśmiały, czy ta osoba nieśmiała. No wiecie, różne sytuacje są. No, a rada? Jezus, tu jest rada. Rada z siódemka mieczy. Ta sama karta. Czyli no rzeczywiście kombinuj, co się powielają te karty, słuchajcie. Siódemka mieczy. Kombinuj, myślę, że pomóż losowi. Siódemka, dlaczego siódemka mieczy się tutaj pokazała jako rada? Bo ty będziesz kombinować, tutaj widać, że będziesz kombinować, że będziesz bronić się przed jakimś mężczyzną, przed miłością. Nie wiem, może ci nie spasować, ale tutaj no w siódemce denarów myślę, że ty się po prostu doczekasz. Doczekasz kogoś, może to być ktoś starszy od ciebie. Może być rozwodnikiem. Dlaczego siódemka mieczy? I tutaj mamy księżyc. Rada jest taka, byś zszedł na ziemię, byś zaczął kombinować, byś zaczął słuchać swojej intuicji i siebie i właściwie snów. Możesz kogoś poznać wieczorową porą. W każdym razie tutaj do tego września kogoś spotkasz, poznasz. Jeżeli nawet będzie ktoś nieśmiały, ktoś inny po prostu może ci pomóc poznać tą osobę, albo ktoś pomoże tej osobie poznać ciebie. To tak właśnie wygląda. Jeszcze zobaczymy miesiąc po miesiącu. Miesiąc po miesiącu. Teraz będzie czerwiec. Zobaczymy od czerwca, ok? Miesiąc po miesiącu. Jak będzie wyglądał u jedyneczek? Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. No w tej chwili jest zastój. No, przez co? No mogła być jakaś sprawa rozwodowa. Coś, jakaś sprawiedliwość przyszła. Tu mamy też maga i ten zastój, jakieś przerwane działania.
Przerwane działania. Ale cóż mamy w tym czerwcu? W czerwcu mamy właśnie tą kłótnię, słuchajcie. W czerwcu możesz się pokłócić z kimś. Dlaczego? Ta karta również wyszła. Dlaczego? Czerwiec, kłótnia. Ktoś kogoś. Ktoś czuł się osamotniony w związku, ktoś kogoś wykorzystywał i być może no mleko się wylało, tak? Kolejny miesiąc. Tutaj widzę ósemkę mieczy. Tak jakbyś się czuł w więzieniu, w sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Dlaczego? Dlaczego? W więzieniu praca. Praca więzieniem? Myślę, że ktoś będzie chciał wpłynąć na twoje decyzje w jakiś sposób. Tutaj praca wychodzi. Tutaj wychodzi też ta siódemka, ósemka mieczy, więc tutaj takie wrażenie, że będziesz więźniem pracy, będziesz się bronić przed tą pracą, ale jakoś no nie uda ci się, jakoś nie będziesz miał wolnego czasu, by po prostu zrobić sobie jakieś wakacje. W sierpniu śmierć, no coś się nagle zakończy. Dlaczego śmierć? Słuchajcie, nie mam pojęcia, czy wam to wyjdzie, czy to jest w ogóle do kogoś. No ale dobra, no tak wyszło, jak wyszło. No. Śmierć. Dziesiątka denarów. Jeszcze co? Tutaj koniec relacji długotrwałej, długoletniej. Może jesteś w związku kilka lat. Ktoś kogoś zrani. Ktoś kogoś zrani w sierpniu i, no, i nagle się ta relacja burzy, kończy. We wrześniu mamy ósemkę buław, więc tutaj są nowe relacje. Może chodzić też o spotkania, o seks, o te motyle w brzuchu we wrześniu. Dlaczego ósemka buław? Ósemka buław. No, wieża. Dlaczego wierzę? To tak wychodzi, że przez tę rozmowę, przez tą znajomość, ten stary schemat się zakończy. To twoje osamotnienie, ten twój ból. No i mamy co? Wisielca. Wisielec. Dlaczego wisielec? To jakbyś nie wiedział, co zrobić w danej sytuacji. Może ci ta sytuacja zaskoczyć. I koło fortuny, słuchajcie. Coś się nagle wydarzy, coś, na co nie będziesz miał wpływu. We wrześniu możesz kogoś poznać. Dopiero we wrześniu. Tutaj może też tak być, słuchajcie, że tutaj już z kimś rozmawiacie, ale w międzyczasie kogoś możesz jeszcze innego poznać, to bardziej jakby przypadnie ci do gustu i dopiero ta osoba będzie jakby miała większe znaczenie od tej, niż ta, co tutaj rozmawiasz przez internet. A co mają aniołki do powiedzenia dla ciebie, jedyneczko? Na czas letni.
No, zobaczmy. Mało prawdopodobne. No, zobaczmy. Mało prawdopodobne. Mało prawdopodobne, że sytuacja, o którą pytałeś, rozstrzygnie się w sposób, jaki zakładasz. Mogą mieć za to miejsce rozliczne inne możliwości rozstrzygnięć. Może być również tak, że to, o co prosisz, nie leży w Twoim najwyższym, najwspanialszym interesie. Skup się na alternatywnych możliwościach. Otwórz swoje oczy na odmienne okazje. Bądź otwarty na doświadczanie wyjątkowych i w większym stopniu podnoszących na duchu rozwiązań niż to, co dla siebie początkowo zaplanowałeś. No proszę. Czyli los przyniesie ci zupełnie inne rozwiązania niż tobie się może wydawać. No dobrze, to wszystko, kochani, z mojej strony. Czyli dla osób, które wybrały pierwszą grupę, czyli tą talię kart. Dobra, zobaczmy, co u dwójeczek. Jestem strasznie ciekawa, czy to w ogóle do kogoś to czytanie przemówi. Warto byłoby je sobie śledzić w czasie, bo wiadomo, że od razu. Przecież nie jest w stanie się spełnić, tak? No dobra. Zobaczmy, co u dwójeczek. Co u singli. No dobra, co u dwójeczek. Przez okres letni, czyli tak do września 2023 roku. Co u singli? W miłości. Zaraz będziemy czytać. Co mamy pod spodem? Księżyc głupca. I siódemka mieczy, głupiec. No proszę, proszę. Tutaj ktoś odchodzi od relacji, gdzie był oszukiwany czy oszukiwana. Idzie w ciemno. Chce coś przeżyć. Odchodzi od kogoś, kto oszukiwał. No dobra, zobaczmy. Co karty pokażą? Sytuacja wyjściowa. Czwórka mieczy. Znowu tutaj widzę osobę, która jest po rozstaniu z kimś. Może to być po rozwodzie, czy po prostu rozstaliście się z partnerem. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, to jest czytanie ogólne, pamiętajcie. No, dobra. Dlaczego czwórka mieczy? W jakiej ty jesteś sytuacji teraz? Jeżeli to do ciebie nie pasuje, to może to czytanie nie być do ciebie. Dziewiątka buław. Myślisz o nowym początku, jesteś zmęczony, masz dosyć jakiejś sytuacji, ale masz chyba kogoś na horyzoncie, myślisz o kimś. Czujesz, że ten cel jest bliski. Jeszcze zobaczę, dlaczego dziewiątka
Buław. No, to jest takie rozmyślanie. To jest takie analizowanie sytuacji, w jakiej jestem. A może ta osoba, a może ta mi zastąpi tą czy tamtą. To tak wygląda właśnie. Przyczyny problemu. Król Buław. No, to jest mężczyzna, który nie lubi sprzeciwu, który no, nie daje sobie w kaszę dmuchać, że tak powiem. Może to despota. Zobaczymy. Król Buław. To mógł być mąż, to mógł być kochanek. Król Buław. Dlaczego król Buław? Król Buław. Rycerz Buław jeszcze. I rycerz Buław. Królowa Kielichów. No jakoś taka trójkątna. Trójkąt mi się tutaj pokazał. No, więc mam wrażenie, że no, coś tutaj się po prostu wylało. Już nie mówię kto z kim i tak dalej, będziecie wiedzieć. Tutaj jest młody mężczyzna. Mogło to być małżeństwo albo relacja kobiety i mężczyzny, ale tutaj mamy młodszego mężczyznę, który no, mógł być tym, który zburzył ten spokój, że tak powiem. Więc sobie no to tylko wy będziecie wiedzieć, czy to rzeczywiście tak jest. Dalej. Co przeszkadza? Jakby w relacji, by poznać kogoś nowego? Czwórka denarów przeszkadza. Jakaś impreza, coś na imprezie się wydarzy. Zobaczmy. Możesz być zaproszony gdzieś do kogoś. Ty możesz zaprosić. Chociaż widzimy dwie kobiety. Co przeszkadza? Może się tak zdarzyć, że zmieniłeś orientację seksualną. Do ciebie mogło dotrzeć, że no nie bardzo czujesz się w relacji hetero. No i chcesz sprawdzić coś innego? Nie wiem. Albo twój partner, partnerka to odkryła? Coś tu takiego widzę, ale no zobaczmy. Dlaczego czwórka buław? To samo. Czwórka buław. Coś na imprezie się wydarzy. Coś na imprezie się wydarzy. To może być ślub, wesele. A z buław. Ja mam tutaj wrażenie takie, że stałeś się singlem, dlatego, ponieważ doszło do zdrady. I co tutaj przeszkadza, by, nie wiem, odnowić tą relację? No właśnie to, As Buław mówi o nowościach, o tym, że działasz. Tu nawet nie myślisz, tylko działasz. Czyli tutaj są te spotkania, tu już seks i tak dalej. Więc to jest tak romans, po prostu się zaczyna romans. To przeszkadza? A co pomoże? Co pomoże? Ósemka mieczy pomoże poczuć się jak w więzieniu. Zamknięte. To, żeby zamknąć oczy, że ktoś zdradza? Nie rozumiem. Co pomoże? Co pomoże? Ósemka
pomoże wyjść z tego więzienia. Tak, podpisać jakąś umowę, czyli rozwód, czyli rozejście. Dlaczego król z mieczy tu wyszedł? Król mieczy. Dlaczego król mieczy? Cesarzowa. Nie jest gotowa na zmianę. Czuję się jak w więzieniu, w jakiejś relacji. Ja totalnie tego nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Może do was, to do kogoś, chociaż jednej osoby to jakoś spasuje, bo ja sobie nie umiem wyobrazić, o co tutaj chodzi kompletnie. No, co jest nieuniknionego do września, no. Dziewiątka denarów, czyli takie spędzenie czasu jakby w osamotnieniu czy z przyjaciółmi. W zasadzie od ciebie będzie zależało, jak ten czas sobie zorganizujesz. Dziewiątka denarów. Dlaczego dziewiątka denarów? No, tutaj widzę gotowość na coś nowego. Tutaj drzwi się otworzą, nowe, na nowy związek. Możesz się chcieć przeprowadzić, zmienić pracę. Zmęczona będziesz, czy zmęczona jakimiś sytuacjami. Będziesz chciał, czy chciała odpocząć od czegoś. Wynik. Spotkasz kogoś z przeszłości. Spotkasz ex... Być może osobę, z którą już byłeś, czy byłaś. Szóstka kielichów. Szóstka kielichów. Dlaczego szóstka kielichów? Możesz wyjechać gdzieś w rodzinne strony. Odchamić się, że tak powiem, po jakiś... Nie wiem, przejścia nie takie, jakbyś chciał, czy chciała. Śmierć. No to spowoduje, to spotkanie z kimś z przeszłości spowoduje koniec relacji, mam wrażenie. I tu jest cały, i tutaj jest cały pies pogrzebany. Może być tak, że możesz pojechać do kogoś na jakąś imprezę, w stronę rodzinną, ktoś się żeni, wychodzi za mąż. Możesz kogoś spotkać z przeszłości. I tutaj po prostu, jakiej będziesz relacji. I rycerz buław, czyli młoda osoba. Młoda osoba. Może ktoś młodszy być od ciebie. Tutaj kogoś takiego możesz spotkać. Mówię, może to być ktoś, kogo już znałeś, czy znałaś, lub dopiero poznasz, ale w rodzinnych stronach. Gdzieś spotkasz się z ludźmi, z którymi dawno się nie widziałeś, czy nie widziałaś. Dobra, już tu nic nie robię. I jaka jest rada? Król kielichów. Kieruj się sercem. Przyjmij pomocną dłoń, nie wiem, intuicją. Jeszcze zobaczę, dlaczego tutaj król kielichów wyszedł. O co chodzi z tym królem kielichów? Takie podejście na spokojnie, bez jakichś nerwów. Kieruj się sercem. No zobacz. Ups. I czwórka. Rada, byś odszedł od tej czwórki mieczy. Idź na spotkanie, zacznij coś nowego po rozstaniu. To jest również spotkanie po jakieś z przeznaczenia. To jest
Spotkanie bratnich duszy, gdzie to jest tak jakby wyjaśnianie sobie czegoś z przeszłości, może przeprosiny. W każdym razie ta sytuacja odmieni jakby twoje życie dotychczasowe. Zobaczymy teraz miesiąc po miesiącu, szybciutko. Miesiąc po miesiącu, czyli tak od czerwca do września. Momencik, momencik. Co dla osób, dla singli, tak? Od czerwca do września. Od czerwca do września 2023 roku. Bo tu karty szaleją. Co u was? Diabeł się pokazuje. Oj, będziecie kuszeni. Co dla osób samotnych, singli. Ok, patrzymy. Czerwiec. Lipiec. To co? Czerwiec, lipiec. Sierpień, wrzesień, we wrześniu się zacznie. No dobra, tutaj jakieś odwieszenie jest z jakiejś sytuacji. Coś było zawieszonego do tego czasu i tutaj w tym czerwcu coś ruszy z miejsca, że tak powiem. Zobaczmy, o co chodzi. Spotkanie z przeszłości. Ciekawe. Dlaczego szóstka kielichów? Szóstka kielichów. Już w czerwcu. To spotkanie coś. Trójka mieczy. Dlaczego trójka mieczy? Ewidentnie wygląda tak, jakby ktoś kogoś oszukał z kimś z przeszłości. Kogoś spotka ktoś. Ty czy... partner? Albo ktoś, kto jest w relacji, spotka się z tobą i z tobą zdradzi tą osobę, z którą jest. To też tak może być. Mamy siódemkę mieczy w lipcu, czyli ta relacja jakby wciąż trwała po kryjomu. Po kryjomu. Naprawdę nie wiem, czy to do kogoś jest. Ja tylko mówię. Król mieczy. I co? No ewidentnie to wygląda tak, jakby ktoś z relacji tu się wyleje, mam wrażenie. I zaraz, ale zaraz ten król mieczy, ktoś na zimno, albo tutaj będzie chciał ktoś się rozchodzić, ponieważ no, widzę tutaj ewidentnie zdrady, tak? Tu się zacznie, w czerwcu coś się zacznie. Spotka, no nie wiem, czy to ty, czy osoba, o której, którą spotkasz w czerwcu. Nie wiem, czy to ty jesteś w relacji, czy ta osoba. W każdym razie tutaj dojdzie do zdrady, tak?
ta relacja w lipcu będzie się rozwijała. Ale dlaczego król mieczy? Normalnie to jest urzędnik. To może być również partner. Szybciej na urzędnika bym stawiała. Zwycięstwo. Czyli ktoś, jak będzie chciał się rozejść, podpisać umowę i tak dalej, poczuje się zwycięzcą, tak? Czwórka mieczy. Strasznie ciężki ten czas dla tej osoby, która tutaj się to sprawdzi. To jest... Będziesz w sierpniu odpoczywać po rozstaniu z kimś. Ja tutaj widzę stałą relację. Starą relację, która trwała lata. Tutaj no po prostu historia wygląda tak, jakby w czerwcu coś zaczęło się walić w stałej relacji. W lipcu się wylało. W sierpniu już takie zmęczenie po rozstaniu, czyli tutaj już jakby odbudowanie psychiki. Czwórka mieczy. I mamy gwiazdę. Gwiazda mówi o spotkaniu kogoś z przeznaczenia. Pójść za gwiazdą. To będzie coś, czego się nie spodziewasz. To będzie z... pójście w nową relację, zupełnie w innym kierunku niż do tej pory. A tutaj się ta relacja będzie rozwijała. We wrześniu mamy asa buław, czyli to ten pociąg seksualny, to zakochanie, zauroczenie, te motyle w brzuchu. No, mamy króla buław. Król buław. Przystojniak wyszedł. Może być starszy od ciebie, to mężczyzna. Przystojny. Ups, Jezu. Wyskoczyło mi koło fortuny, słuchajcie. Czy ja to podniosę teraz? Mam strasznie ciasno. Wiecie co, nie podnoszę tej karty, ponieważ ja tu wszystko rozwalę. I zobaczę jeszcze koło fortuny. Pamiętajcie, że jest. Koło fortuny mówi o spotkaniu kogoś z przeznaczenia. Komuś, kogo się nie spodziewasz. Czyli to tak, jakbyś spotkał kogoś w sierpniu, a potem we wrześniu. Zobaczymy, dlaczego koło fortuny. No i mamy kapłankę. Czyli ktoś, o kim... I jeszcze królową kielichów. Królowa kielichów. Tutaj jakiś trójkącik wychodzi. No. I co? Pan może mieć w ukryciu panią, ale też dobrze bawić się z drugą panią. Więc no, tak jakoś niezobowiązująco. Czyli ta osoba, tą osobę, którą możesz poznać w sierpniu, to będzie ktoś do poważnego związku na długie lata. Nie osoba, którą możesz poznać we wrześniu. To raczej nie będzie zbyt poważna relacja. Tak mi się wydaje. Dobra, przesunęło mi się wszystko.
Dobra, sięgnęłam. Koło fortuny, żeby nie było. Dobra. I aniołki na koniec. Aniołki na koniec. Pomyśl życzenie, nie wiem, pytanie. Dwójeczko, moja droga, i zobaczymy, jaka odpowiedź do ciebie przychodzi na ten czas. No dobra. Co tu wyjdzie? Zdobądź więcej informacji. Zdobądź więcej informacji. Sytuacja, o którą pytasz, wymaga od ciebie zdobycia większej ilości informacji. Tylko dzięki nim będziesz w stanie podjąć mądrą decyzję. Możesz zasięgnąć rady od uczonych, posiadających specjalizację z budzącej twoje wątpliwości tematyki. Jeśli w twojej rodzinie bądź gronie przyjaciół jest ktoś, kto się specjalizuje w tym temacie, możesz poprosić tę osobę o uwagi. Być może będziesz musiał dokonać nieco analitycznych poszukiwań w celu zdobycia potrzebnych ci danych. Może to polegać na czytaniu książek, zapisaniu się na odpowiednie zajęcia lub odnajdywaniu informacji w internecie. Ciekawe. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakiś sposób, albo i nie. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!